into the jungle. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony ja witam was w kolejnym odcinku z Don't Starve. Jest ze mną Mocia? Jestem! Teoretycznie jest. Już wpijam. Wpijaj. Oczywiście słychać nam kolejnego giganta. Nagrywamy jeden odcinek po drugim. No właśnie, drugi kubek co kawy. Co my zrobimy? Boże, jak będzie wiosna, to sam sobie pójdzie gdzieś w swoje rejony. No. No i sobie zrobiłaś kurteczka, mnie nie zrobiłaś. Co sobie zrobiłam? Kurteczka, mnie nie. Nie mam żadnej kurteczki. Co ona ma na sobie? Jakieś tam swoje standardowe ubranko. Bus. Wiesz co, może weźmy pochodnie i idźmy w pizdu stąd. To jeszcze nam zrobię jakieś jedzonko, zanim umrzemy z głodu. O, już za późno. To co, ewakuacja? No chyba trzeba. No to chodź. Ale gdzie on jest? I czemu nam bije nasze świnki? Chyba, że iść na górę go podpalić. Idź i niech on sobie... Może nie podpalać, bo zapali wszystko wokół. Jak dopiero jak będzie na bagnie, to bym go podpaliła. Może go wciepiemy tam, gdzie same Meuni dostałyśmy łomotów. Ten trzeciolevelowy kokon i macki. To jest mały zasięg widzenia i... No. O! Gdzieś tu jest! Tu. Ej, cała wioska świnek nam się poszła kochać. Nasze te! Nasze cze? Koelefanty! Tego mu nie wybaczę. Chodź tu, gnoju. Kina tędy? Tak, tak, tylko. Chyba, że ja go biegnę naokoło i spróbuję ogarnąć koalefantę. Ty biegnij z nim na bagna. Biegnę z nim na bagna, póki mnie goni. Czekaj, jeszcze sobie wezmę hełmik, założę. Jeszcze nigdy mi się coś tego nie zdarzyło w Don't Starve. Dwa te na raz? Tak. Czekaj, bo chyba Francok zawrócił. A nie, poszedł się z czymś nawalać. Wracaj tu, gnoju! Jak mi piżnął! Do domu, kurwa, do domu! Nie, dam radę. Znaczy, nie, to do domu było do koalefantów. Chodź tu, gnoju. No, raz ty machnij w moją stronę. Boże, walka z nim to jest jak karmienie trolla. Trzeba co jakiś czas do niego wracać i go podjudzać, no. Do niego to by się jakaś dystansówka przydała. Pozdrawiamy. Ktokolwiek. Hunty. Kurwa no... Come on! Nie no, nie wierzę po prostu. I deszcz! Wszystko! A wszystko! Dobra, wysrałam go gdzieś na bagnach. Jak ty brzydko dzisiaj mówisz. Bo ja już derwa mam. Ale słuchajcie, ostatnio siedziałam u młotki, młotka pracowała. Tak zaczęła bluzgać w pewnym momencie. Przy rozmowie z pewną osobą. Że... Oj, bo ci ludzie tak na mnie działają. Nie, słuchajcie, ja siedziałam, oglądałam film na słuchawkach. I słyszałam, co ona gada i tak tylko, kurwa, patrzyłam, czy na pewno dobrze widzę, nie? Oj tam, oj tam.
Gdzie ty skarby poszłaś? Każdy od czasu do czasu musi sobie mięchem rzucić. Ja jestem na bagnach, zostawiłam tego przypała na bagnach. I niosę ci haunty, które mnie leją. Znaczy, akurat haunt sobie sama przyniosłam, bo też jestem na bagnach. A, to znaczy, że nie jest napalone. Nie. Dobra, no to... Przejebane, pora łączyć się z szatanem. Okej. No zaraz mi zeżro tego Chestera znowu, no nie mogę z nimi, no. Chodź tu, kurde! Jak cię, kurde, dorwę! A, wygrałam! Brawo. Wiadomo, co chcę zaśpiewać, ale już teraz śpiewałam, więc nie ma sensu. Gdzie te gnioty? Ej, zniknęły mi gdzieś te hunty. No, to chyba nie najgorzej. Pewnie reszta została na bagnie. No, do mnie przybiegło z jakichś z pięć, więc... Mnie goniło sześciu, po czym nagle zostało tylko dwa. Nawet pewnie część jest ta, co przyleciała do mnie. O fuck. Podpal! Zrobię nam te parasolki. Zrób nie mamy pajęczyn chyba. Wszystko źle. Jak to w naszym życiu? Dobra, to muszę, tak? Gdzie ten ciul poszedł? Gdzieś się buje po bagnach. Obawiam się, że mógł wrócić w stronę obozu, więc... Na pewno nie. Bo jestem w obozie i bym go... Znaczy nie powiedział, że już doszedł do obozu, tylko że poszedł w stronę obozu. Chyba, że jakimś cudem coś już go rozwaliło. Aha, nie mamy żadnych trawek. A nie jest to. Potrzebuję sobie zrobić, kurde, zbroję jakąś. Nie brakuje nam tego drewna. No właśnie, już drewno zaczyna wychodzić. Natomiast bardziej trawy i patyki, jak zwykle. Muszę zrobić łopatę i nazbierać tego paskudztwa. Wszystko mam przemoknięte, Jesus Christ. Ale tym razem pilnuję giganta, kurwa. Ja pieprzę, zaczął mi się robić za gorąco, no. Jak to możliwe? No bo stoję przy płonącym drzewku. A, okej. Myślałam, że wszystko płonie po prostu. No, jeszcze nie. Jeszcze słowo klucz. No. Muszę coś wywalić. Co mogę wywalić? To mi jest potrzebne. Warzywa nam się kończą. Wszystko ci nazbieram. Spoko, dam sobie radę. Dzielnie sobie ogarniam tutaj różne rzeczy. Mi się trochę miejsce w ekwipunku kończy, jest mało lipa. To czy stara weź? Tylko, że jestem w chuj daleko od obozu. A.
To może stanowić pewien problem. Co ja tu miałam? A, na pająki zapolować, bo smutno jest. Właśnie ci trochę rzeczy przyniosę z pająków. Jeszcze ten lód można by pozbierać, póki jest wiosna. Kłótwa mocno. Wywon. Wywon. No wywal, będę biegać bez broni na razie. Dobra. Ała, nie to chciałam. Gigant, zostawiam cię tu na moment. Proszę cię, nie spierdol tego. Nie zostawiaj giganta! Ale skarby, ja nie mam sanity, nie mam miejsca w ekwipunku, nie mam nic! No to jest to poważny problem. Dobra. Czemu zamarzam? Nie wiem. Jaka lipa? Dobra, chyba zgarnęłam chociaż pół pajęczyny. Skarby ja mam przy sobie 20. A, okej. Okay. To będzie akurat na... parasolki. W ogóle ani przez chwilę nie zainteresowałyśmy się gęsiami. Mam większe problemy na głowie, mam 3 sanity. Dobrze, że jest namiot. Przygotuję ci meatballsy. Tak, tylko że ja nie mogę przyjść, bo jelenio cyklop ciągle żyje. To może ci przynieść chociaż jedzenie? Chociaż nie, to ci niewiele da. Czy możesz przyjść go popilnować, a ja wtedy pójdę do obozu? Dobra. Tylko weź sobie rzeczy na pochodnie. Możemy tak zrobić. O tak, bo ja trawy tutaj cały czas szukałam, ale lipa. Rzeczy na pochodnie. Łatwo powiedzieć. No, chyba pierwszy raz w życiu mam zero sanity. Chyba pierwszy raz w życiu brakuje mi trawy. I patyków. Fuck. Zawsze miałam tylko w pizdzie. Brawy, walkamień i rób pochodnie. Jeszcze mi kurwa zimno. Dobra, 15. A nie mam już gdzie zgarnąć tej duszy. O, fuck. Spotkałam gęś. Może przyprowadzisz go tutaj do gęsi, zrobimy zakłady. Skarby, bo ja wiem, gdzie jest gęś. Jest jej tu dużo, nawet dwie. Co? Ja obie mnie gonią. C-
Czekaj, zgubiłam cyklopa. A widzisz, na mnie mówisz, że brzydko mówię. Bo ja zawsze brzydko mówię. Idę cię zmienić, jesteś gdzieś na bagnach, rozumiem. Tak. Nie, spoko, już sobie dam radę. A. No to w takim sprawdzę, razie idę ogarniać dalej cyklop. Swoje rzeczory. A co zrobiłeś z gęsią? Chodzą sobie tam dalej. Okej. Okay. Uciekłam, to dały mi spokój. Mam nadzieję, że coś tam jest na życie w obozie. W sensie mamy tylko namiot i meatballsy gotowe dla ciebie. Mam 47 HP, więc lepiej, żebym chociaż... Dobra, podleczę się trochę tymi dupkami pająków. Widzę ten skurczybyk znowu poszedł. Może stwierdził, że nie jego pora i sobie już tak całkiem uciekł. No to mi się wkurzyło, bo tam zostało 500 HP, to tak naprawdę już go mogłam ciepać i go ubić. O, jesteś. Nie widzę cię jeszcze. O, siema. Patrz, w Chesterze jest miejsce. Jest dużo miejsca w Chesterze. Leje. A Sanity, kurwa mać. Gdzie to jest jakieś drzewo do podpalenia? A, spalone. O, słyszę gnoja. A, też go słyszę? Gdzieś tu. Gdzie jesteś, leszczu? Pajacu! Uciekaj, uciekaj! Tak w ogóle to tamte gęsi już złożyły jaja, więc będziemy mieć wesoło. Zdechł! Kurwa, skończyła mi się czapka! Umrzył, podniosłam to co najważniejsze! Uciekaj! Nie zostawię tak tego. Czekaj! A zbroi też już nie mam! Widzę. Możesz uciekać w moją stronę, proszę? Mogę. Nie! Uważaj, bo tam są... Tak, macki, wiem. Uciekaj! Calculated. No. Dobra, mamy dużo wszystkiego, jest okej. Okay. Warzywków nie mamy, ale tam są te paskudy. Tam mamy kurwa warzywki. Tyle mięsa, że możemy żreć tylko mięso i całe mięso i mięso z mięsem i mięsne mięso. No dobra. Jeszcze nam ptaszka zrobię i będą jajka i będzie super. Pasuje pozbierać trawki. Nie mam miejsca w ekwipunku.
Czekaj. Mało deszczu pada. Jeszcze. Jak będą żaby, to idziemy pod gęsi. Niech się nakurwiają tam. Naprawdę, to trzeba będzie wszystko cenzurować. Ja nie rozumiem, co się ze mną ostatnio dzieje. Bo cię popierdoliło. Nie jestem, że przeklinasz tylko z tym, że to trzeba będzie cenzurować. Ja bardzo chciałabym wszystkich przeprosić. Tak oficjalnie, za moje chamskie zachowanie. Ja pierdolę mózga, to jest mój kanał. I niedorzeczny wręcz, niekulturalny język. No. Mogłabym powiedzieć, że jest mi przykro, że tak brzydko mówię, ale w sumie to mi nie jest. Ale tu nawet nie o to chodzi. Jak można tak brzydko w ogóle się wyrażać? Jak ona zaraz nie skończy pierdolić, to jej zrobię kupę. Zupełno śmimie goni, no. Brawo. Potrawkę zbieram dla nas. Mhm. Ej, ja nie chcę nic mówić, ale ja spędziłam 3 noce na bagnach, goniąc za jeleniocyklopem, mając kurwa 0 sanity. Więc bardzo mnie proszę nie drażnić. Jestem w dupie ze wszystkim, ale damy radę. Rzeczywiście drewna już za bardzo nie ma. Trzeba będzie poszaleć z siekierą. Za wcześnie rozpaliłam. Nie. Jezus, jestem tak bardzo niepełnosprytna. Kurwa, one tu jeszcze jedną dziurę mają. Kto tu zrobił dziurę? Już tej dziury tu nie było. Dziura? Czym ty mówisz? Dziura u tych pachołów. Kamyczków też już nie mamy. Jezu, biedna macka. Miałeś tą gęś? Na dole, tam na łąkach, gdzie ostatnio zbierałyśmy warzywa. A, tam, dobra. Nie, odcinki są intensywne. W końcu coś się dzieje. No, zawsze coś się dzieje, ale... Wow, po prostu wow. Jest intensywnie do tego stopnia, że zaczęłam przeklinać. Z tym to ostatnio nie jest za trudno. Oj tam. No to, że jej mówię, że nic nie szkodzi, ja cały czas jej dosrywam, że przeklina. Tak to już jest w miłości. Nie ma letko. Z tobą nigdy nie ma letko. No, jeszcze narzekasz, tak? Źle ci? Człowiek ją kocha. No ty jeszcze źle. Widzisz, z tobą nigdy nie ma letko, a mi ciężko dogodzić. Nie, dopalę jeszcze i... Jezu, ja już połowy życia nie mam, nie? Wiem, dlatego łażę po tych bagnach. Dziękuję. Ale strasznie, strasznie mało trawek.
Trzeba się nalatać. Nie, odcinki po prostu roku. Jeszcze ktoś mi na Skype napisał. Co ty sobie tam robisz? No, myślę o tobie. O Boże. Nie ma tak być 140 życia jako max z 220. O Jesus Christ. A co to mi za kotek tu rośnie? Muszę zawracać, bo mi się trawki skończyły. Chyba, że coś w testerze jest. Oczywiście, że nie. Czemu postać się zrespiła za tym namiotem? A jedną trawkę mamy tutaj, nie? Jeszcze przelecę tu po tych bagnach może. O mój trupek, mój trupek, mój trupek. Na trupek. Proszę, zbieram trawkę. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że cię za to nie zamkną. Proszę, przecież wszyscy wiedzą, że jeżdżę do Warszawy handlować. Best towar ever, prosto z bagiem. To wiesz, już niedługo w telewizji. W Częstochowie poszukiwane jest bagno, z którego pochodzą nielegalne zbiory marihuana. Jeszcze głodem przymieram. No to wracaj do obozu. Wracam właśnie. Ja mam już 10 strawek, a tylko chwilę biegam. Przygotowałaś dla mnie jakieś jedzenie, prawda? Chyba tam są jakieś meatballsy. Oż ty w mordę! Chodź tu, chodź tu! Trzeba skarbie porobić broń i zbroję. Mamy bardzo dużo rzeczy do porobienia, moja droga. No. No, kolejny potrójny kokon. Proszę, nie bardzo mam rzeczy na pochodnie, to też się udam w stronę obozu. W ogóle słomy nam brakuje. No pójdę pozbierać jutro. Gdzieś miałyśmy tutaj chyba sawanę, nie? Tak. Co to ja tak sprawdzam czas, bo po prostu baterię mam nie na fulla naładowaną. Gdzieś nagrywa po 500 odcinków na raz. To już tak jest. Niosę rybki. Dwie. Hurra! Czemu ja tylko elefanta słyszałam? Może jakiś jest niepozbierany. Bagno. By sobie biegał. Ale też. Kto ogarnie koalefanty?
Może gdzieś tam kiedyś, wiesz, odkryłam i stwierdziłam, że zostawię go w spokoju. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skarpę trawkę ci dorzucam tutaj. Mhm. Teraz będzie młotka farmaceutka. Dasz mi zastrzyk w dupkę. Skoro lubisz. Lepiej w dupkę niż w co innego. W co? W żyłę, skarbie, w żyłę. Ja słyszałam, że jak ma się wenerę, to się bierze. Nie wiem, nie miałam wenery. O. A ja znam kogoś, kto miał wenerę. Też znam kogoś, kto miał wenerę, ale sama nie miałam. I mi opowiadał, bo to był facet, że brał zastrzyki bezpośrednio w miejsce, w którym się tą wenerę roznosi. Znaczy bieda? Znaczy w łokieć. Także zawsze się zabezpieczajcie. Słońce, widzisz, że masz parasolki? Widzę. Dobrze. Mogę sobie zaśpiewać jak Rihanna. Ale nie zrobię tego. Mam sumienie. Wiesz, czego my nie mamy? Czego? Kurwa, piorunochronu. Jak to możliwe? Nie wiem. Chyba, że nam ten but rozwalił, bo przecież był piorunochron razem z maszyną. To mam nadzieję, że tym razem w nas nie pierdzielnie. Czekaj, co jest potrzebne na piorunochron? Masz jakieś kamyczki może? W skrzyniach szukaj, przy sobie nie mam nic. No w skrzyniach właśnie. Nie, jest, dobra. Młotka, to naprawdę nie jest śmieszne. To już kurwa nawet nie jest śmieszne, nie? To gaś, pomóż mi to gasić, Kino! A co robię? O, Jesus. Ale kurwa, nie? Tyle wygrać! Ty, a zauważyłaś, że właśnie pierdolło w ten? No. Czy jakby nie było, to znowu by w nas jebło. Z jednego się cieszę, że mi się udało uratować pajęczynę. Bo jakby nam spłonął prawie cały stak pajęczyny, to bym naprawdę zapał w kurwa. W ogóle całkiem sporo rzeczy się udało uratować, więc może nie będzie aż tak źle. I zębatki udało się uratować. Oddychaj, Kino, oddychaj. Jeszcze mi odbiło, nie? Best season ever. Trzeba skrzynię ponaprawiać. Skarby, mam jedną taką prośbę. No? Powiedz, że te trawy, które zbierałyśmy na zastrzyki są.
nie ma ich. Nie, przerobiłam je przecież na te. Na kartki mam je w plecaku. Ale zjadło mi mój parasol. I gonią mnie moje haluny. Jest mi zimno. Bym ci pomogła, ale jakby... Nie fatyguj się. Aha, bo ja ich nie ten, bo przemokłam. Aha, no to tyle z naszych skrzynek. I don't wanna live on this planet, kurwa, jego jebana w dupę anymore. A nie mamy zapalone? Może zapalić, bo umieram? Chyba to niewiele dało. Ech. Umrę. Całe szczęście mamy gdzieś dildosy, prawda? Hiena time. Pierdolę to! Pierdolę to! Pierdolę to! Kurwa, pierdolę to! Damy radę, Kina. Nic się nie martw. Ja się tylko poleczę, zaraz cię wskrzeszę, wszystko będzie dobrze. Albo i nie. Idźże, kurwa, zbieraj kwiatki, nie? Nawet te z farmy koło nas, cokolwiek! Skarbie, odbuduj się sanity! No dobra. Nie mogę odejść, bo mi zimno. Bo jestem przemoczona. Nie masz czym palić. Skarbie, górna skrzynka po prawej. Czekaj, będziesz ogarniam. Miała kupy. Ogarniam. I kupami się zapalisz. Poczekaj, ja cię wskrzeszę, tylko dildosów szukam. Dobrze, skarbie, wskrzeszenie mnie chuj. Zapal w ognisku, bo zgasnie. I zamarzniesz. Miałaś gdzieś przy sobie dildosy może? Nie wiem. Nie wiem, czy nie spłonęły. No jest takie prawdopodobieństwo. Cholera, odwala mi, czekaj. Aha, nie mogę. Muszę sobie z tym poradzić. Kwiatki, skarbie, proszę. Kina, nie mogę odbiec od ogniska, rozumiesz? Tak trochę jakby, bo zamarzam. Tu w której skrzynce jest kamień grzewczy, piergo? Chodzi o to, że jestem na maksa przemoczona. No wiem, ale no... A spróbuj teraz wejść do namiotu, nic cię nie ściga. No już te sanity odbudowałam, no ale dobra. Odbuduję więcej. No, odbuduj trochę więcej. Ale nie mamy dildosów, bo spłonęły. Zajebiście. Gdzie leziesz? Do kamienia wskrzeszenia. Okej. Kurwa! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Gęsia łoś, pięć małych. No jakoś nie miałyśmy chwili, żeby tym się zająć. Nie
nie, kurwa, nie, 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 po prostu kurwa nie. Żarcie nam się skończyło. Przecież cała lodówka żarcia. Ale tylko tego takiego z potworów. Musimy to jakoś przerobić na coś. Sen, kurwa. Z tym pierdoloną oazą spokoju na zajebiście, kurwa, wycilowanym jebanym w dupę oceanie. Po prostu zastrzelcie mnie od razu. Nie ma źle, kina. Jakby to teraz wszystko ogarnąć, okej? Okay? Ale zresztą kamień wskrzeszenia tu jest. Albo go tu nie ma. A jest, tylko już poczekam do rana, go użyję i na tym zakończymy ten kurwa zajebisty odcinek. A, czekaj do rana, moje sanity stoi w miejscu. Ale no co, zrespię się w nocy i nie mam nawet na pochodnie, nie? Taka lipa. No dawaj, dzień, kurwa. Nie, nie, nie. Po prostu nie. Nie i jeszcze raz nie. Nie jest źle. Wyszłyśmy na prostą. Yeah. Dobra. Komentujcie. Subskrybujcie. Łapcie w górę mile widziane. Łapcie na pocieszenie mile widziane. Bardzo oj, mnie. Nie dramatuj! Nie wkurwiaj mnie! Jakbyś pilnowała swojego sanity, to bym żyła! No i tak ją kocham. Za to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mogę pozbierać trawkę, mogę pozbierać stąd rzeczy. Przyniosę trochę jedzenia. Żona odpaliła fochmołda. O tak. Także ja idę się uporać z problemami małżeńskimi, a wy komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę na pocieszenie mile widziane. Pozdrawiam was, kina ze mną była Młotka. Byłam. Trzymajcie się i cześć.